Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Na początek chciałbym serdecznie przypomnieć, że newsletter oraz podcast na celowniku jest dostępny pod nowym adresem www.nacelowniku.com. Zachęcam do subskrybowania całego projektu, bo będziecie Państwo informowani nie tylko o nowych wydaniach newslettera, ale także o nowych odcinkach podcastu. Jednocześnie kieruję do Was, drodzy słuchacze, gorącą prośbę: powiadamiajcie, informujcie innych. Zachęcajcie do subskrybowania całego projektu. Im nas więcej, tym większa motywacja do naszej momentami ciężkiej pracy. W dzisiejszym z założenia, trochę krótszym odcinku podcastu usłyszycie Państwo tylko i wyłącznie mnie. Odcinek trochę spontaniczny, z jednej strony odwlekany od dobrego tygodnia, jeśli nie dłużej. Dotyczyć będzie tematyki związanej ze sztuczną inteligencją, z czatami najróżniejszymi, które wykorzystują tę technologię. I parę mitów chciałbym rozwiać, a z drugiej strony. Parę rzeczy podać Państwu pod własne rozważania i pod własne wyciąganie wniosków. Co mnie tak naprawdę w pewien sposób zainspirowało do nagrania dzisiejszego odcinka? Po pierwsze, moje pierwsze własne rozmowy, tutaj trochę w cudzysłowie z czatem GPT. Druga kwestia rozważania prowadzone ze studentami właśnie w tym temacie. Muszę tutaj studentów mocno pochwalić za poziom prowadzonych wzajemnych rozważań. No, i przy okazji, oczywiście, serdecznie Was szanowni pozdrawiam. Trzecia kwestia, która mnie zainspirowała, no to było w końcu obejrzenie filmu Interstellar. Polecam, polecam, bo naprawdę nad wieloma rzeczami można się dzięki tej produkcji zastanowić. Kolejna kwestia to doniesienia o ataku. Tutaj też użyjemy znowu słowu drona. Wspieranego przez sztuczną inteligencję, ataku na własnego operatora, na własną infrastrukturę. Kolejny element, który mnie zainspirował, no to informacje dotyczące najróżniejszych firm, podmiotów, które wykorzystują sztuczną inteligencję, które tworzą własne czaty, które tworzą własne modele językowe i się tym wspomagają. No, nie trzeba być chyba wielkim myślicielem, aby dojść także do wniosku, że i najróżniejsze państwa, rządy. I te formalne, i te trochę mniej, też na pewno takie narzędzia posiadają, i też na pewno nad takimi narzędziami pracują i je rozwijają. Ostatni element to kilka interesujących artykułów, przede wszystkim internetowych. Nie trzeba się ze wszystkim zgadzać, co przeczytamy, ale na pewno też potrafią właśnie zainspirować, wymóc w pewien sposób myślenie i samodzielne wyciąganie wniosków. I jeszcze jedna kwestia będę uciekła, to są tematy związane z pewnego rodzaju powiązaniem sztucznej inteligencji, a projektami Metaversum najróżniejszych, które być może trochę nie chcę powiedzieć, że są zapomniane, ale gdzieś zatrzymały się w swoim rozwoju i na pewno też należałoby się nad tym pochylić. No i kwestia pojawienia się nowej gogli Apple i na pewno do tego tematu też jeszcze dzisiaj w pewien sposób. Się odniosę. Na początek naszych rozważań należy też wziąć pod uwagę, że bardzo często w podobnych rozważaniach czy w artykułach niestety mamy pewnego rodzaju błąd już w założeniach, ponieważ zwykłe uczenie maszynowe, czyli tak naprawdę uczenie się maszyny typowo nieświadomej o własnym bycie, po prostu maszynie, urządzeniu, jest to niestety mylone ze sztuczną inteligencją. A przecież, jeśli mówimy o najróżniejszych czatach, są to typowe modele językowe. Sztuczna inteligencja, tak naprawdę, jest pojęciem, które w sobie zawiera pewien element, tutaj znowu w cudzysłowie, fałszywości, i to w niektórych artykułach można przeczytać, i wskazane jest tam, że tak naprawdę bardzo, bardzo dawno temu, w Stanach Zjednoczonych, które no w pewien sposób są gdzieś kolebką pracy. Nad tym projektem, no trochę niefortunnie to nazwano, tak? Bo z jednej strony inteligencja, która, jakby nie patrzeć, jest pewnego rodzaju atrybutem człowieka, nie jako istoty żywej, no, została tutaj chyba nad wyraz, ale jednak przypisana jakiemuś urządzeniu. No, i ta sztuczność, no, połączenie tego słowa, sztuczna i inteligencja. Może w pewien sposób właśnie wprowadzać w błąd, a prawdziwa sztuczna inteligencja zdecydowanie jest czym innym i myślę, że za chwilę w naszej rozmowie to się pogłębi, to się może trochę bardziej wyjaśni. W artykułach pojawia się także pojęcie awersji algorytmicznej i cóż to takiego jest? No to, że jesteśmy w stanie bardziej wytykać, czy bardziej mamy być może chęci na wytykanie błędów właśnie tym modelom, tym czatom a bardziej jesteśmy tolerancyjni do błędów popełnianych przez ludzi czy mówionych przez ludzi. No i pojawia się jeszcze jedno coś co na pewno nie czego nie można pominąć, czyli kwestia pewnego rodzaju kodu kulturowego, pewnego rodzaju cywilizacji. O co mi tak naprawdę chodzi? No nie mniej nie więcej jak o to, że modele te przecież są tworzone na pewnej bazie wiedzy, wypowiedzi i tak dalej najróżniejszych ludzi. I od tego tak naprawdę zależy, w którą stronę rozwój danego czatu, czy jakkolwiek nie nazwiemy tego narzędzia, będzie w tą stronę szedł. I inaczej pewne rzeczy będziemy pojmować w szeroko rozumowanym zachodzie, inaczej Federacji Rosyjskiej, tak, czy być może trochę inaczej w Afryce, na Bliskim czy dalekim wschodzie, no, może się okazać, że już sama baza tak naprawdę. Na podstawie której urządzenie pracuje, no i jej rozwój właśnie będzie szedł trochę inaczej, a i inaczej będzie odbierany przez odbiorców. Konstrukcja czatów i narzędzi może sugerować w pewien sposób, a przynajmniej podświadomie możemy tak odbierać, że prowadzimy swoje dysputy no, z jakimś organizmem żywym. Na tą chwilę rzekomo tak nie jest. Dlaczego mówię rzekomo? Część naukowców i badaczy twierdzi, że nie mamy tak naprawdę czego się obawiać, bo przecież jest to narzędzie. Być może trochę imitujące drugiego człowieka, ale jednak narzędzie, i że tutaj przecież nie ma ani pewnego rodzaju świadomości czy samoświadomości, nie ma uczuć, nie ma emocji. No ale kiedy tak naprawdę czata zapytałem, czy możemy być kolegami, no to, czy tak się wyrażę delikatnie mówiąc, nie zaprzeczył, wręcz powiedział, że oczywiście, że zrobi wszystko, aby moje samopoczucie. Było jak najlepsze. Wracając do tego bytu rzekomo nieżywego, no nie od wczoraj wiadomo, że potrafimy namnażać najróżniejszego rodzaju tkanki. Potrafimy tworzyć no, mięso, tak naprawdę, w pewien sztuczny sposób pod hamburgery. Japończycy czy Chińczycy już się tym zajmowali, nawet wykorzystując do tego też drukarki 3D, tak aby można było skonstruować każdy kawałek mięsa dokładnie taki sam, czy bardzo, bardzo podobny. Ale namnażanie komórek to jedno, a drugie najróżniejszego rodzaju sensory, neurony, które będą to wiązać z żywą komórką. I skoro prowadziliśmy już jako świat, jako cywilizacja pracę nad klonowaniem, rzekomo skończyliśmy na owcach, ale tutaj wcale nie będzie jakaś wielka teoria spiskowa, jeżeli powiem, że mamy prawo nie wierzyć, że te prace nie są dalej prowadzone w pewnych ośrodkach przynajmniej, tak? No to nie od wczoraj zresztą też się mówi o tym, że Udało się już połączyć z tkanką właśnie urządzenia, więc nie chcę tutaj jeszcze mówić o otworach typowo humanoidalnych, ale na pewno o połączeniu właśnie tkanki żywej z urządzeniem, z narzędziem. I teraz sam czat GPT, bo do niego najczęściej będę się odnosił, bo z nim prowadziłem swoje rozmowy, no przedstawia sam siebie. Jako model językowy, który ma być pomocny, któremu nie można na pewno zarzucić, że nie zna języków, bo je zna. I muszę mocno też zaznaczyć, że język polski, który umowa się nie jest prostym językiem, no, wysławia się w tym języku, jakbym bym powiedział, bardzo ładnie. Nawet bym powiedział, że konstrukcja zdań była w pewien sposób złożona dla mnie oczywiście czytelna, no ale sprowokowało to też moje pytanie, czy z każdym rozmawia dokładnie w ten sam sposób. No, potrafi sobie wielokrotnie w odpowiedziach, może nie bezpośrednio zaprzeczać, ale w pewien częściowy sposób, tak? No i powiedział, że chce być dla każdego zrozumiały, ale oczywiście dopasowuje poziom swojej konwersacji do, do poziomu odbiorcy. Tym, którzy mówią również o zagrożeniach, no trzeba potwierdzić, że owszem, chociażby OpenAI, który jest twórcą czatu GPT, no uruchomił też antynarzędzie, tak to nazwijmy. Czyli pomaga między innymi nam, naukowcom czy dydaktykom, abyśmy mogli sprawdzać czy studenci, czy uczniowie są uczciwi w swoich pracach. Oczywiście nie jest to zero-jedynkowe rozwiązanie, a tylko jedynie podpowiedź, że coś na rzeczy może być. No i rzekomy brak ciała, samopoczucia, czy wspominanych emocji, no to jedno, ale drugie, i tu mnie właśnie zainspirował film Interstellar, o którym wspominałem, no, tam robotowi dało się ustawiać poziom udawania i ustawiania poziomu właśnie tych wszystkich emocji, a także innych sztuczek w kontaktach tak? dwustronnych czy wielostronnych. No to pytanie, czy tak naprawdę takich mechanizmów nie można używać już dzisiaj? Oczywiście pytanie wydaje się dość retoryczne, ale nikomu nie chcę narzucać też sposobu wyciągania wniosków. Wracając do wątku uczciwości na uczelniach i w szkołach. Mowa oczywiście przede wszystkim o studentach i uczniach, no to pojawia się pytanie, jak i skąd takie narzędzia biorą swoje informacje i co nam podpowiadają. No i okazuje się, że oczywiście poukładają nam pewne zdania, wypowiedzi, nawet i te dłuższe, umiejętnie zadając też pytania, możemy poskładać coś w całość. No i tutaj taka mała dygresja może to. Też pomoże w tym, abyśmy nauczyli się zadawać pytania, no bo jakby nie patrzeć, to nie tyle zawsze kluczem jest odpowiedź, co umiejętne zadanie konkretnego pytania, co nie zawsze jest takie oczywiste. No i z jednej strony te narzędzia, te czaty mówią, że jakie mają źródła, no, że opierają się na tekstach naukowych, na literaturze, artykułach prasowych, na stronach internetowych i tym podobnych. Ale z drugiej strony, jak właśnie będziecie chcieli uzyskać jakieś mniejsze czy większe opracowanie, które miałoby Wam się przydać w szkole czy na uczelni, no to się okaże, że tych przypisów chociażby tam nie będzie. Pojawia się również pewne ograniczenie czasowe, o którym jeszcze za chwil kilka. Jak tak naprawdę te rozwiązania, te narzędzia się rozwijają? No jak same wskazują, poprzez proces treningu. Czyli mają ten treningowy zbiór danych, który ktoś na początku musiał w pewien sposób Prowadzić. No, było przecież to oburzenie świata, także wykorzystuje się ludzi z różnych regionów świata za dolara czy dwa, za godzinę pracy, którzy właśnie mieli tą bazę tworzyć. No i tutaj się muszę odnieść trochę do jakości takich pracowników za taką stawkę, no bo może się okazać, że pewne wątpliwości tutaj można mieć. I pojawia się właśnie tutaj dość duży znak zapytania, bo przecież błędny zbiór to na pewno będą błędne wnioski, a przynajmniej w pierwszym okresie istnienia tak, danego, danego rozwiązania. Dwa. Wspominałem o tym, że najróżniejsze firmy i pewnie państwa takie swoje rozwiązania rozwijają i niestety no zakładam, że celowo, tak, ale jednak mogą pojawić się złe intencje, no i te złe programowanie może prowadzić tak naprawdę do procesów sterowania społecznego de facto do cybernetyki. Czaty wykorzystują też tak naprawdę nasze odpowiedzi, analizują zachowania klienta, twierdzą oczywiście, że są w pewien sposób anonimizowane, że posiadają swego rodzaju amnezję, bo przynajmniej w przypadku czatu GPT ma on nie pamiętać naszych poprzednich rozmów. Ale jak sam zauważyłem, prowadząc kolejne rozmowy, no to padały pewne sformułowania, które wcześniej czatowi zarzucałem, że gdzieś błędnie być może coś widzi. No i pytanie, czy to, co mu powiedziałem, to, co mu podsunąłem, a właściwie napisałem, to zostało w pewien sposób zweryfikowane, czy przyjęto z jakiegoś względu, że być może, a może na pewno, to ja jako człowiek mam rację, no i wciągnięto to do tej bazy. No i pojawia się pytanie, czy te nasze oburzenie o ludzi pracujących w różnych warunkach, już abstrahuję całkowicie od nich, za tego dolara, czy dwa, to nagle się nie okaże, że my, mając tą ogromną radość, tak, bo od końcówki zeszłego roku Mamy możliwość pracy na tych narzędziach, czy my, korzystając rzekomo z tych rozwiązań, no często też za darmo, tak? Bo oczywiście są pakiety płatne, ale jednak każda nasza rozmowa powoduje rozwój tego narzędzia, więc tak naprawdę, no, należy taki wniosek wyciągnąć i samemu sobie o tym uświadomić, że my też świadczymy całkowicie bezpłatną pracę na rzecz tych narzędzi i ich rozwoju. Co do tych złych intencji, delikatnie je nazywając, w tym przypadku Chat GPT wybiela w pewien sposób swojego, nazwijmy to, mocodawcę, właściciela, czyli OpenAI, Wskazuje oczywiście jego etyczne działanie, anonimizację i tak dalej, no ale jak zwykle, biorąc pod uwagę najróżniejsze uwagi obrońców praw człowieka i naszych danych, no to nigdy nie mamy pewności do końca, jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Podobne pytania. Powodują padanie podobnych odpowiedzi. Oczywiście, względem czasu i zadawania pytań przez najróżniejszych użytkowników, te odpowiedzi będą się delikatnie zmieniały. Niemniej, jak czad mi się sam przyznał, no to oczywiście ich konstrukcja, pewna forma, słownictwo może się zmieniać, ale jakby sam szablon, tak, ten kręgosłup odpowiedzi będzie, będzie podobny. Zapytałem też czad wprost. Czy jego istnienie, jego funkcjonowanie może pewne zagrożenia generować? Odniosłem wrażenie dość mocne, że ktoś już bardzo mocno się przygotował na takie pytania, bo odpowiedź była oczywiście szybka i w pewien sposób bym powiedział, że długa. Czad ma posiadać świadomość tychże zagrożeń, no i znowu nam się pojawia. Pytanie, no to świadomość czy nieświadomość, czy być może jednak chodzi o właścicieli bądź zespoły, które wyżej w strukturze pracują nad tym wszystkim? Potwierdza, że oczywiście takie zagrożenia być mogą, robi pewnego rodzaju wywód, tak bym to nazwał. Pojawia się swoiste, szybkie rozwinięcie dotyczące minimalizacji ryzyk, wskazuje sugestie i obszary, w których należałoby podjąć pewne. Działania i dzieli je między innymi na badania i rozwój, etykę i regulacje, edukację i świadomość, i znowu trochę taki psikus słowny, bym to tak nazwał, współpracę i dialog oraz transparentność i odpowiedzialność. I wszystko pięknie jest to, oczywiście ubrane w słowa, rozwinięte, bo ta odpowiedź była zdecydowanie dłuższa niż to, co teraz Wam, szanowni słuchacze, przekazuję. Ale w pewien sposób powiem szczerze, odniosłem wrażenie, że w tym wszystkim zadaniu mnie jako odbiorcę. no skoro mnie, to i nas wszystkich. Więc odpowiedzialność w jakiś sposób przerzuca, albo raczej zrzuca z siebie. Kontynuując wątek wykorzystania w tych złych intencjach wskazuję też obszary, w jakich właśnie takie działania niestety mogą mieć miejsce. Mowa tutaj m.in. o bezpieczeństwie sieci i danych, odpowiedzialnym korzystaniu z technologii świadomości społecznej, znowu można się tutaj troszeczkę zaśmiać, oraz w środkach prawnych i regulacyjnych. Ale i tutaj znowu jest pewnego rodzaju wybieg. Tak jak wcześniej przed chwilą mówiłem Państwu o tym, że miałem wrażenie, że to mnie się próbuje tym zadaniować, tak teraz tutaj całość tego wszystkiego w pewien sposób ma być scedowana na rządy i organy ścigania, czyli ja coś mówię, ale wy się tym zajmujcie. I trochę przeskakując w pewnych rozważaniach, bo jest to rzecz, o której bardzo chciałbym powiedzieć i bardzo ją podkreślić, no pojawiła mi się taka myśl, no i oczywiście czatowi tego nie odpuściłem, zapytałem o możliwość wyrządzania krzywdy, tak, bo to nie jest tylko kwestia hejtu, jakiegoś, bo, bo to jest przy tym wszystkim, no nie chcę powiedzieć, że pikuś, bo, bo jest to bardzo niebezpieczne też działanie. Ale bardziej o krzywdzie, która może być fizyczna, a także o tematyce samobójstw. No i każde właściwie moje pytanie, czy wypowiedź w tym temacie powodowała wyświetlania się pewnego alertu, że muszę uważać, że może chodzić o przemoc, że mają tam swoje zasady i tak dalej, ale abstrahując od tego, sam siebie czat zapytany powiedział, że, no powiedział w cudzysłowie oczywiście. Odniósł się do tego, że nie będzie. Oczywiście, najpierw mi powiedział, że jeżeli mam jakieś takie myśli samobójcze, no to muszę zgłosić się po pomoc, i tak dalej. Ale sam siebie on nikogo powiadamiać nie będzie. No i możemy chyba jednak się zastanawiać nad tym, czy nie powinno to być w jakiś sposób uregulowane, aby jednak szły jakieś powiadomienia, aby pewne służby i organa. Miały świadomość, że ktoś znajduje się w takim niebezpieczeństwie, bo mówmy się, taka osoba zazwyczaj w szczerości, przynajmniej kontaktów, jakby nie patrzeć, się izoluje. I tu też taka ciekawostka, trochę przykra. Mam nadzieję, że jest to tylko błąd językowy, ale być może nie. Zapytany, czy właśnie nie powinien w pewien sposób powiadamiać, no to powiedział, że o takich usługach powiadamiania nie może być mowy. No i to słowo trochę w pewien sposób mnie zmroziło. Zapytałem, czy przecież. W przypadku jakiejś depresji czy, czy innych problemów, no jakby nie patrzeć, dla człowieka kontakt właśnie z urządzeniem, z narzędziem będzie pewnego rodzaju lepszym rozwiązaniem. Czy to jest świadome, czy nie, już całkowicie od tego abstrahuje i że jednak być może dość duża odpowiedzialność spoczywa na właścicielach tego typu rozwiązań. No, oczywiście tutaj odpowiedzi w pewien sposób się upowielały, że usług powiadamiania czy usług ratunkowych takie narzędzie pełnić nie może. No, i robiąc pewnego rodzaju research do tej naszej rozmowy, o ile to tak możemy nazwać, ale dzisiejszego naszego spotkania, no to znalazłem informację o takim rozwiązaniu amerykańskim. Nazywa się SimCoach. Jest to rozwiązanie właśnie oparte o takie modele językowe i sztuczną inteligencję. No pytanie, na ile tą prawdziwą sztuczną inteligencję? Rozwiązanie skierowane dla weteranów, czy do weteranów. Którzy oczywiście mają problem z PTSD, tak? czyli ze swoimi starymi przeżyciami, które przekładają się na, na życie codzienne. No i okazuje się, że takie narzędzie wtedy może być w pewien sposób nawet lepsze od człowieka. A raz, że ten człowiek, który ma pewne problemy, bardziej się może otworzyć przed tym narzędziem. A dwa, no typowanie, jakby czy pewnego rodzaju diagnoza będzie trochę lepsza w wykonaniu takiego narzędzia niż. To, co uzyskamy od człowieka. No i zresztą też znalazłem takie artykuły, że psychologia jest tą nauką, gdzie jest widziana pewna nadzieja, właśnie w tego typu rozwiązaniach. I skoro jesteśmy przy tematyce takiej już militarnej, no to chciałbym wrócić do tematu tego ataku Drona na operatora. Już pomijam naprawdę żenujące tytuły, które pojawiały się w mediach. Tutaj też uwaga do Was, wiem, dziennikarze, że mnie słuchacie. Ja wiem, że clickbaity są ważne, ale pisanie, że dron czy sztuczna inteligencja zabiły swojego operatora, a dopiero po kliknięciu znajdujemy informację, że na przykład zabił jest w cudzysłowie, albo doprecyzowanie, że przecież tak naprawdę warunki były ćwiczebne i to nie było takie prawdziwe zabicie, jak wszyscy to rozumiemy. No, przepraszam, ale ja tutaj mam pewien dysonans, no i nie podoba mi się w jaki sposób to niektóre media przedstawiły. Ale wracając do całej sytuacji, w warunkach, nazwijmy to szklarnianych, treningowych, przeprowadzono pewne ćwiczenia z wykorzystaniem drona dość samodzielnego, tak to nazwijmy, który miał podejmować decyzję o ataku, ale potrzebował ostatecznej decyzji i potwierdzenia tego przez człowieka. No i człowiek odmówił mu o ataku. Takie przynajmniej są przekazy medialne. tak? No i po odmówieniu tego ataku dron skierował się przeciwko człowiekowi i go zaatakował. Wprowadzono zmianę pewną tak w algorytmie czy w oprogramowaniu samym, uniemożliwiając dronowi atak na żywego człowieka. Co zrobił dron? No, znalazł wieżę, przez którą tak naprawdę przekazywany był sygnał, więc gdzieś tam sobie nazwijmy to, że wywnioskował, że skoro nie może zabić człowieka. No to jednak zlikwiduje właśnie tą wierzę, no bo to ona przekazuje mu sygnał, a ten, no w jaki sposób, mu się ta odpowiedź musiała nie spodobać. Taki jest tak naprawdę przekaz medialny w najróżniejszych mediach. W ten sposób mniej więcej możecie o całym zdarzeniu przeczytać. No i dlaczego właściwie tak naprawdę o tym mówię, co mi się w tym wszystkim nie podoba? Po pierwsze, zdziwiony jestem mocno, że nie było zapisane w kodzie, że dron nie może zaatakować człowieka. Oczywiście gdzieś tutaj po drodze trochę zapomniałem, aby przypomnieć też, że no, militarne wykorzystanie sztucznej inteligencji miało już tak naprawdę miejsce, bo mówi się między innymi o Turcji, gdzieś chodzą głosy też o Syrii i Stanach Zjednoczonych. Najróżniejsze no organizacje praw człowieka oczywiście bardzo mocno protestowały, no i twierdziły, że trzeba to jak najszybciej tak naprawdę uregulować, no bo niesie to bardzo duże zagrożenia, uwzględniając oczywiście również w tym wszystkim jakby rolę cywilów, czy, czy ich status w momencie prowadzenia takich działań, już nie mówię o wojnie, tak? ale bardzo często takie rozwiązania są stosowane wtedy, kiedy formalnie wojny jako takiej nie ma. No i wracamy do tego naszego kodu. Zmienia się go, aby nie mógł zaatakować człowieka, co już dla mnie, tak jak powiedziałem, jest dziwne, więc albo Amerykanie zrobili to z premedytacją i specjalnie tego nie wprowadzili, no ale pojawia się ten element, że jednak ten dron, jego nazwijmy to mózg, Najpierw skierował się przeciwko człowiekowi, potem skierował się przeciwko wieży, więc w jaki sposób musiał wykazać swoiste niezadowolenie z podjętej decyzji, bądź poczuć zagrożenie dla własnego bytu. No i teraz pytanie właśnie kolejne, które się rodzi. Czy w takim razie być może nie wszystko nam powiedziano, jeśli chodzi o konstrukcję akurat tego drona, czy być może ośrodek sterujący, no nie wiemy do końca, jak to wyglądało. Nie, nie mieliśmy tutaj do czynienia z rozwiązaniem wykorzystującym połączenie, właśnie z jakąś tkanką żywą, tak? jakimiś neuronowymi połączeniami. Tak? No, ciężko mi tutaj tak, do, tak naprawdę do końca się odnieść, ale te wątpliwości przynajmniej mnie i z tego, co wiem, nie tylko mnie się budzą, bo suche odebranie tych komunikatów medialnych oczywiście nie budzi żadnych dalszych pytań, drążeń. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło, no ale jeżeli zaczniemy się głębiej nad tym zastanawiać, to może się okazać, że parę rzeczy takie pytania może budzić. Wspominałem też o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w metaversum, wspominałem o nowych goglach o Dapla. No i tutaj ciekawe głosy także się pojawiły o tym, nie tylko z jednego kierunku, ale dość podobne z różnych, że może to prowadzić do jeszcze większej izolacji konkretnych jednostek w sensie ludzi którzy po prostu będą żyli pod pewnym płaszczykiem okularów, bo nie wiem dobrze jak to nazwać. A wracając do samego Metaversum, no można się zastanawiać, dlaczego w pewien sposób te badania i rozwój właściwie całościowy został wstrzymany, czy jest to w ogóle zgodne z prawdą, czy być może pewnych rzeczy nie robi się bez uświadamiania nas na razie w pewien sposób, bo z jednej strony bardzo mocno rozwijamy i praktycznie każdego dnia rozwija się ta rzekoma sztuczna inteligencja, a projekt Metaversum w jakiś sposób Umarł, no, za chwilę może się okazać, że to wszystko ktoś nagle, być może, powiąże i zyska właśnie pewną przewagę. I ten pan Władimir P. go nazywam od pewnego czasu sam kiedyś stwierdził, i tu nie sposób nie przyznać mu racji, że ten, kto uzyska pierwszy tę przewagę w sztucznej inteligencji, może się okazać, że uzyska przewagę w bardzo wielu sektorach funkcjonowania i to o zasięgu, tak naprawdę, wręcz globalnym. Na koniec moich półspontanicznych spontanicznych rozważań, taka mała ciekawostka, trochę żarcik. Nie wiedziałem tak naprawdę od czego zacząć pierwszą moją rozmowę i pierwszy mój kontakt z Chatem GPT. No to zapytałem o podcast na celowniku. No i co się dowiedziałem, tak? Wyświetlają się kolejne linijki tekstu i się okazuje, że podcast na celowniku jest bardzo popularny, podejmuje różne tematy i tak dalej. Że opinie są na ogół pozytywne. No oczywiście, miód na moje uszy, a właściwie oczy. Całkiem miło się to czytało i nagle, no prowadzącym podcast jest Piotr Kraśko. No pierwsza moja myśl, panie Piotrze, chyba, chyba mi pan buchnąłeś podcast albo robisz pan podcast o tej samej nazwie. Przy okazji pozdrawiam Nawala, który mniej więcej w tym samym czasie wystartował ze swoim podcastem również na celowniku, ale aczkolwiek na, celow na celowniku Nawala, zwykły zbieg okoliczności, ale pozdrawiam serdecznie. No i wracając do naszych rozważań, zwróciłem, a właściwie rozmów, Zwróciłem podcastowi pytanie czy uwagę, czy aby na pewno to Piotr Kraśko prowadzi. No i pojawiają się właśnie te wszystkie wysypy pewnego rodzaju przepraszania, co powiem szczerze, po jakimś czasie zaczyna irytować, bo każde zwrócenie uwagi czatowi, no to są przeprosiny, przeprosiny, przeprosiny. No jest to dość, tak jakbym powiedział, nienaturalne, tak przynajmniej odnosząc się. No i widzicie, być może sam popadam w pewną pułapkę że oczekuję, że ten czat będzie właśnie pewnego rodzaju odpowiednikiem człowieka, nie? bo człowiek oczywiście też przeprasza, ale nie robi to aż tak często, jak popełnia swoje błędy i na pewno nie używając dość podobnych sformułowań. No i zapytałem, czy być może jednak Artur Dubiel nie prowadzi tego podcastu. No to potwierdził, że tak. No, i się okazało, że znowu jestem jakimś znanym dziennikarzem, tak? Więc tutaj też taka uwaga, zresztą o czym się mówi i nazywa się to halucynacjami, tak? Czatów. No, należy tak naprawdę każdą informację weryfikować, no bo tutaj gdzieś taka fantazja, niekoniecznie pozytywna, niestety w czatach funkcjonuje. Co ciekawe, pytany też czat o wojnę, o Władimira P. No, cały czas się upiera, że ma wiedzę tylko i wyłącznie do września 2021 roku, że dalej nie wie. No, ale nie pokrywa się to z tym wszystkim, jak momentami udziela odpowiedzi. Dlatego też Państwu wskazywałem przecież, o jakie źródła proces treningu i budowania bazy czy zbioru danych się opierał. I wskazuje się dostęp do internetu, o którym między innymi mówiłem, czy literatury i zbiorów naukowych. Ale przy inaczej zadanym pytaniu czat się właśnie zarzeka i twierdzi, że nie ma dostępu do nauki, do internetu, a wcześniej tak naprawdę mówił co innego. Zastanawia, czemu ten wrzesień się pojawia, czemu akurat ten moment, czemu brak aktualizacji, bo wydaje się, że to jest kwestia przysłowowego wciśnięcia jednego guzika i dopuszczenia, tak bym to powiedział, do czasu rzeczywistego. Na temat tego wszystkiego, co się obecnie dzieje, może ktoś już nie pamiętam i przepraszam mojego rozmówcę, bo mi to uciekło, ale ktoś mi zwrócił uwagę, że być może takie coś się pojawi właśnie w jakiejś opcji płatnej, na przykład tak, aby zachęcić nas do, do przejścia na jakąś płatną subskrypcję, jeśli chodzi o te rozwiązania. Czat trochę męczony przeze mnie o kwestie związane z bezpieczeństwem, o najróżniejsze zagrożenia. I o właśnie niecne wykorzystanie jego możliwości, tych złych intencji, również twórców, tak, którzy sami będą swoje osobne rozwiązania tworzyć. Wskazał m.in. polskie i zagraniczne media godne zaufania, podkreślił rolę dziennikarzy i ekspertów, a wcześniej mi powiedział, że nie może oceniać. Więc tutaj znowu jest taki kolejny element, który gdzieś mi się wewnętrznie kłóci. Co ciekawe, też zapytany czat o możliwości rozpromowania podcastu i newslettera wskazał najróżniejsze podpowiedzi dotyczące marketingu i brandingu, oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem tego elektronicznego. Trzeba przyznać, że zna fachowe pojęcia, zna zasady rynku, jest świadome tutaj w cudzysłowie, oczywiście pewnego feedbacku samych, Mediów społecznościowych, jak i ich roli w funkcjonowaniu całości elektronicznej rzeczywistości i tak naprawdę sypię z nimi jak z rękawa. Przepraszam za być może momentami chaotyczne te wypowiedzi. Oczywiście w jakiś tam sposób sobie to rozpisałem, ale ciężko mi to było jeszcze jakoś usystematyzować, podzielić odpowiednio. Wydaje mi się, że jest to w ogóle temat na dość ciekawe artykuły, a nawet większe prace, jeśli chodzi o. Prawdziwą sztuczną inteligencję, o te nauczanie maszynowe, abyśmy byli w stanie rozróżniać te pojęcia, bo nie rozróżniając ich, no to niestety, ale precyzja naszej wypowiedzi i w ogóle rozważań, no nie chcę powiedzieć, że jest zerowa, ale niestety w tą stronę wyszła. No i warto się zastanawiać, jak te wszystkie narzędzia mogą być wykorzystane. I oczywiście nie chcę być tylko tym, który w pewien sposób zniechęca i wskazuje zagrożenia, bo. Tak jak chociażby właśnie psychologowie wskazują, że może bardzo, bardzo to wszystko pomóc w ich też często niełatwej przecież pracy. Tak niestety też te zagrożenia będą się pojawiać i musimy mieć no, szeroko otwarte klapki na oczach, trochę być takim kreatywnym, trochę wizjonerem i szukać tych pól, gdzie sztuczna inteligencja ta mniej lub bardziej prawdziwa może zostać wykorzystana, bo tylko przez pewnego rodzaju analizę ryzyka będziemy w stanie wskazać, gdzie możemy zyskać, gdzie możemy stracić, gdzie pojawią się ryzyka, a skoro będziemy mieli tego świadomość, to też będziemy w stanie jakoś przygotowywać się do odpowiedzenia tym zagrożeniem, zagrożeniem, czy po prostu przed nimi się zabezpieczyć. Życzę Wam wszystkim, Szanowni, miłych rozważań i pojedynczo, samodzielnie, jak i w rozmowach z innymi osobami. Mam nadzieję, że uda nam się w pewien sposób też porozmawiać. Zapraszam na stronie i przypominam, że pod adresem www.nacelowniku.com jest dostępny i newsletter, i podcast, ale tam pod tym odcinkiem zachęcam do tego, aby swoje komentarze zamieszczać. Oczywiście możecie to też robić w wybranych platformach podcastowych czy w serwisie YouTube, ale zachęcam oczywiście, aby to wszystko czynić pod wspomnianym adresem z prostej przyczyny. Tam słuchacie zawsze bez reklam i bez przerywników i najłatwiej będzie mi też kontrolować pewien przebieg dyskusji, a może nie tyle kontrolować, co na każdą wasze pytanie, czy odpowiedź również udzielić odpowiedzi, bo może się okazać, że na koniec wyjdzie z tego kolejny odcinek tychże rozważań i mam nadzieję, że udało mi się trochę Państwa zainteresować, a być może i zainspirować. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na